Słuchajcie, pełnoziarnisty chleb na parze. Serio, naprawdę pełnoziarnisty chleb na parze. Da się go zrobić bez posiadania piekarnika, bez konieczności włączania piekarnika. Słuchajcie, mamy teraz lato. Nie zawsze chce się nam włączyć piekarnika, poza tym spróbujcie, bo w smaku jest chleb zupełnie inny. Jest pyszny, jest w ogóle nie jest suchy, nie rozpada się. I to ciasto, które zrobimy też będzie miało troszeczkę inną konsystencję. A zaczynamy od tego, że mielimy orkisz. Jak już kiedyś wspominałam, teraz orkisz naprawdę da się kupić w każdym większym sieciowym sklepie, więc bez żadnego problemu. Kupujemy, mielimy. Słuchajcie, teraz robimy zaczyn, tak zwany, z dodatkiem miodu. Tam w przepisie też jest melasa z buraków. Nie jestem przekonana, czy to będzie tak łatwo kupić, natomiast miód też bez problemu dostaniecie, więc miód, ewentualnie myślę cukier trzcinowy też, a możecie myślę z tego wcale zrezygnować, jeżeli nie chcecie. No i jak mamy zrobiony, podgrzany ten nasz zaczyn, no to teraz dajemy zmielony orkisz, dodajemy, w przepisie jest mąkę chlebową, ja dodałam zwykłą mąkę orkiszową, taką w typie 700, to jest taka średnia, trochę ciemniejsza niż tortowa, ale to jeszcze nie jest mąka chlebowa, bo mąki chlebowe to jest tak ten typ od 800 w górę. No i zaskakujący składnik, ocet balsamiczny. Nie wiem, co on robi w tym chlebie, najwyraźniej jest potrzebny, ale dla osób, które tego nie przepadają za smakiem lub zapachem octu balsamicznego, pragnę uspokoić, nie czuć, mój mąż nie cierpi octu balsamicznego ani octu jabłkowego, twierdzi, że ten zapach jest okropny, natomiast tutaj nie wyczuł, a wręcz powiedział, że chleb jest pyszny i mam go zrobić jeszcze raz. Także ze spokojem, natomiast na pewno jakieś tam czary wyczynia. Kto się zna i wie, proszę napiszcie w komentarzu, po co dodawany jest ten ocet. No i zobaczcie, ciasto jest zupełnie inne, bo to nie jest takie klejące się do ręki ciasto, które można wyrabiać. Nie, to jest takie płynne ciasto. Przelewamy je do napuszczonej foremki, do keksówki, która się mieści w naszym naczyniu odwaromy na tym dole. Posypujemy mąką, zasłaniamy folią żaroodporną, podkreślam. Nie każda się do tego nadaje, lub bierzemy papier do pieczenia. Szczelnie zawijamy, odstawiamy na kwadrans, żeby wyrosło, a jak wyrośnie, w tym czasie myjemy naczynie, wlewamy litr wody, nakładamy przystawkę, 50 minut i chleb, słuchajcie, jest świetny, jest, tak jak mówiłam, wilgotny, w ogóle się nie kruszy, bo to jest 100% orkisz ten chleb i chleby orkiszowe 100% są znane z tego, że się strasznie kruszą, ten się nie kruszy, słuchajcie, to jest po prostu rewelacja, jak się nam ugotuje, upiecze na parze, nazwijmy to tak. Zdejmujemy folię, odstawiamy chleb na 10 minut, żeby troszeczkę odpoczął, po czym wyjmujemy kratkę z piekarnika i używamy jej do ostudzenia naszego chlebka. Z łatwością go wyjmiemy, on jak poleży, ostygnie, przestanie być taki mokry, więc się nie przerażajcie. Po przekrojeniu zobaczcie, on jest po prostu świetny. Koniecznie wypróbujcie, polecam.